Jak co czwartek zapraszamy na cotygodniowe informacje z Wieliczki. W dzisiejszym wydaniu zapraszamy na Campus Misericordia. Zobaczymy relacje z otwarcia wystawy mistrza Józefa Wilkonia. Poznamy historię Oliwki, której pomagaliśmy podczas Święta Miasta. Zobaczymy też, jak bawiliśmy się w trakcie Dni Świętej Kingi oraz czym zajmuje się Ochotnicza Grupa Medyczna. Zapraszamy w sobotę 29 lipca o godzinie 22 na brzegi. Zapalimy płomień pokoju i podziękowania dla młodych z całego świata, którzy byli tu razem z nami rok temu. Zapraszamy na nocne czuwanie, wspólną modlitwę oraz koncerty uwielbienia. 29 i 30 lipca bądźmy razem w tym wyjątkowym miejscu. Campus Misericordia. Zapraszamy. Jeden z najwybitniejszych współczesnych ilustratorów, Józef Wilkoń, artysta, malarz, rzeźbiarz, który na swoim koncie ma niezliczoną ilość nagród, tytułów oraz wyróżnień, właśnie otworzył w swoim rodzinnym mieście dużą, retrospektywną wystawę. Na wernisaż przybyli mieszkańcy Wieliczki, rodzina i przyjaciele oraz delegacje z Francji i Niemiec. Burmistrz miasta królewskiego Wieliczka uhonorował Józefa Wilkonia medalem. Wystawa to pokłosie współpracy Centrum Kultury i Turystyki oraz Fundacji Arka, rozpoczętej w ubiegłym roku od niewielkiej prezentacji w Centrum Kultury. Pracę Józefa Wilkonia można podziwiać w Galerii Szkoły Górniczej do 27 sierpnia. Na przełomie września i października odbędzie się spotkanie autorskie oraz premiera wielickiej bajki pod tytułem Klejnot Wieliczki Jana Kerdena, zilustrowanej przez mistrza Józefa Wilkonia. Drodzy goście, szanowni państwo, w imieniu Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, a w towarzyszeniu prezes Fundacji Arka Józefa Wilkonia, pani Blanki Wyszyńskiej-Walczak, pozwolą państwo, że wyrazimy ogromną radość ze spotkania i z tak licznej państwa obecności. Skromny, serdeczny, nam bliski Józef Wilkoń, powitajmy go w Wieliczce. Cieszę się, że możemy tutaj być razem z państwem. Dziękuję za wyjątkowo wspaniałą współpracę. Chciałam powiedzieć, że książka powstała dzięki inicjatywie pani dyrektor. Ona miała pomysł, żeby coś takiego powstało. Myśmy starali się wesprzeć ten pomysł. Pan Jan Kerden napisał we współpracy z Józefem piękną bajkę. Za to, że jest pan mieszkańcem królewskiego wolnego miasta Wieliczka, nie musimy sobie podkreślać, ale za to, że jest pan takim wspaniałym mieszkańcem, to musimy czuć swoją wdzięczność. Za to panu bardzo dziękujemy. Pozwolę sobie dzisiaj wręczyć panu jedno z tych wyróżnień. Jest to medal królewskiego górniczego wolnego miasta. Jest taki wyraz wdzięczności za to, że pan promuje i mówi o tradycji tego królewskiego miasta, ale przede wszystkim jest to wyraz wdzięczności mieszkańców, najwspanialszych ludzi tego miasta. Proszę przyjąć ode mnie ten medal. Dziękuję bardzo. Są rodzice, tam się urodziłem. To było moje dzieciństwo, tam było pastwisko, tam było moje piękne dzieciństwo. Potem pojechałem sobie w świat, ale jestem stąd. Nas razem było ośmioro. Trzech budrysów, czyli trzech chłopaków i trzy dziewczęta, które jakby dopełniały taki harmonijny układ rodziny. Wychowaliśmy się wspólnie, razem wszyscy w Bogucicach pod Wieliczką. Dzisiaj wyjątkowy dzień dla Wieliczki. Otwieramy dużą retrospektywną wystawę Józefa Wilkonia. Spotkanie z nim odbyło się w grudniu ubiegłego roku od niewielkiej prezentacji w Centrum Kultury, a dziś możemy podziwiać rzeźby, ilustracje, obrazy w Szkole Górniczej. Wszystkich zapraszamy do 27 sierpnia. Możecie podziwiać twórczość Józefa Wilkonia. Na przełomie września i października zapraszamy na spotkanie autorskie, gdzie będziemy prezentować publikacje autorstwa Jana Kerdena z ilustracjami właśnie mistrza. Tytuł tej publikacji to Klejnot Wieliczki. To jest wyjątkowa publikacja, wyjątkowa bajka. Już dziś zapraszamy serdecznie do spotkania. Serdecznie zapraszam we wrześniu na prezentację już gotowej książki pod tytułem Klejnot Wieliczki. Mam szczęście. W ostatnich latach spotyka mnie bardzo dużo nieoczekiwanie dobrych rzeczy. Ten istotny
poprzez wystawy, przez kontakty, powrót do dzieciństwa bardzo dużo dla mnie znaczy. Dlatego dziękuję wam wszystkim, którzyście mi to zrobili. Dziękuję wielce. Jak co roku podczas Dni Świętej Kingi wspólnej zabawie towarzyszy także pomoc na rzecz potrzebujących wsparcia najmłodszych mieszkańców. Nasi wolontariusze przez 3 dni zbierali fundusze dla kilkuletniej Oliwii Koszyk z Wieliczki, która wymaga rehabilitacji. O tym, jaka to choroba i jakim dzieckiem jest Oliwia, opowiadają jej rodzice. Ta historia zaczęła się w 38 tygodniu, to wtedy lekarz nas wysłał na badania. Bo ogólnie ciąża przebiegała prawidłowo, wszystko było tak, jak miało być. Coś lekarzowi się nie spodobało. Okazało się, że Oliwia będzie niepełnosprawna. Szanse na przeżycie były marne. Raczej mówili, żeby się pogodzić z tym, że przy tylu wadach nie będzie prawa żyć, a jeśli, to będzie jakąś rośliną. No lekarze się pomylili. Oliwia urodziła się z rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo rdzeniową, wodogłowiem, deformacją kręgosłupa, porażeniem od pasa w dół, końsko-szpotawa. Doszło do tego brak nerki, padaczka. Najwięcej właśnie dając coś od siebie. Tak jest też w tym przypadku. Szanowni, poznajcie w takim razie Oliwkę. Zapraszam bardzo serdecznie Oliwkę w towarzystwie rodziców. Jest pan Darek, jest pani Agnieszka. Natury bardzo pogodnym. Zasadniczo tak jakby nie docierał do niej fakt, w jakim jest stanie. Przeszczęśliwa, ze wszystkimi się momentalnie aklimatyzuje. Na co dzień mamy po prostu małą pociechę w domu. Gdyby nie fakt szpitali i tego, to naprawdę nie czulibyśmy, że dziecko jest po prostu chore. No, sprzęt rehabilitacyjny, to są różnego rodzaju pionizatory, tego typu rzeczy. Na nowy wózek, gdyż z tego już wyrasta. No i ogólnie na rehabilitację, gdyż to pochłania też lwią część kosztów. A tutaj potrzebna jest praktycznie każdego dnia, żeby to nie zaprzepaścić efektów, jakie już mamy osiągnięte. Duży nacisk właśnie kładziemy na rehabilitację, by jak najlepiej funkcjonowała, żeby kiedyś ewentualnie dawała sobie sama radę w życiu. Punktu medycznego. Na pewno czekają operacja na kręgosłupie, która ma na celu wyprostowanie go i wzmocnienie. No też mamy postępującą skoliozę, która kiedyś może jej po prostu już bardzo przeszkadzać. Stopy na pewno będą jeszcze pewnie kilka razy prostowane, gdyż cały czas wracają do stanu takiego zakrzywionego. Oliwka, w co się lubisz bawić najbardziej? Belka. Wózkiem uciekamy, to wtedy mnie łapią. Ona mnie dopinguje i ja ją. Jesteśmy po prostu rozwiązane. Przyjaciółkami. Takimi przyjaciółkami. Ona mi się zwierza, ja się jej zwierzam. Są momenty, kiedy się śmiejemy, są momenty, kiedy płaczemy. Kiedy płaczemy, kiedy się śmiejemy. Kiedy coś robimy wspólnie. I lubię też na walce tańczyć. Trzydniowe obchody Święta Miasta rozpoczęliśmy od 6 edycji festiwalu Poznajemy Kulturę Europy oraz otwarcia wystawy Józef Wilkoń i jego zwierzęta. Kolejne dni to przede wszystkim koncerty oraz dalszy ciąg prezentacji festiwalowych. Na scenie mogliśmy zobaczyć Anielski Orszak, Deflik, Black Job i Agresywę 69 oraz zaproszone gwiazdy, zespół Lemon i Natalię Kukulską. Nie zabrakło wesołego miasteczka, uwielbianego nie tylko przez najmłodszych, a także pokazu sztucznych ogni, które zwieńczyły sobotni wieczór. Fanny King powinni przygotować dłonie do oklasków, dlatego że pojawiają się oto one, najpiękniejsze Kingi, zapraszamy! Jak masz na imię? Kinga. Zaskoczenia nie ma, prawda? I to jest bardzo dobra odpowiedź na nasze trudne pytanie. Kingo, jak miała na imię Kinga, która jest patronką naszego miasta? Kunegunda. Bardzo ładnie. Mam na imię Kinga, ja też. Fajnie jest być Kingą, bo się ma największą imprezę w mieście. Cześć, tu Igor Herbus z grupy Lemon. Obecnie za mną pusto, sama grupa techniczna się krząta, ale mam nadzieję, że później
będzie wieczorem się krzątało dużo dobrej energii, dobrych, dużo wspaniałych ludzi, muzycznej mocy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców. Żyj Wieliczką! Dobry wieczór! Przed nami wielki pokaz sztucznych ogni. Jeszcze zagramy sporo dobrej muzyki i mocno trzymajcie kciuki, żeby budżet nas ominęła. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za tą już szóstą edycję Festiwal Poznajemy Kultury Europy, która u nas już tradycyjnie zagościła przy Dniach Świętej Kingi. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε τη δυνατότητα να ξαναβρεθούμε κάποια στιγμή. Ελπίζουμε να τους άρεσε. Witam was jeszcze raz w Wieliczce. Dobry wieczór, oficjalnie. Fantastyczna była publiczność i energia i wymiana w ogóle taka. Czułam, że dostaję też dużo w zamian od ludzi, takiej dużo i sympatii, i w ogóle wkręcili się w muzykę, śpiewali, więc fantastycznie. No, ja naprawdę tego stopnia się nie spodziewałam, tak fantastycznego odbioru, zwłaszcza, że ja śpiewam sporo piosenek takich premierowych, z już nowej płyty, którą zapowiadam. Bo nieświadomie sobie już zasiadałam w garderobie, kiedy jedną z truskawki, kiedy wybiegłam już do kolejnego bisu, więc to zawsze jest bardzo miło wracać. Skąd biorę energię? Myślę, że energię biorę też z tego, co dostaję, bo jeżeli bym na przykład mnóstwo w to wkładała serca i emocji, a to byłaby zima, to pewno w pewnym momencie gdzieś tam bym również się zaczęła wycofywać, a jak widzę, że ten odbiór jest super, no to mnie to też karmi. Wierzę w publiczność, wierzę w to, że ona też się zmienia razem ze mną i robimy nowe aranżacje i ja mam cały czas coś nowego na scenie, ja nie odgrywam w kółko tego samego, więc to mi daje też bodźce. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądaczy. Żyj Wieliczką. Natalia Kukulska. Od wielu lat na terenie naszej gminy działa grupa wolontariuszy w ramach Ochotniczej Grupy Medycznej. Wolontariusze niosą pomoc medyczną, zabezpieczając w ciągu roku ogromną ilość wydarzeń. Grupa organizuje też kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. W trakcie trwania Święta Miasta grupa medyczna prezentowała się w nowych mundurach ufundowanych przez gminę Wieliczka. Nazywamy się Ochotnicza Grupa Medyczna. Jesteśmy stowarzyszeniem założonym w 2015 roku. Zajmujemy się pierwszą pomocą na zabezpieczeniach, imprezach, procesjach kościelnych, różnych przemarszach. Zajmujemy się jeszcze szkoleniami z pierwszej pomocy i pokazami dla najmłodszych, bo im wcześniej nauczymy ratować kogoś, tym później bardziej to owocuje. Zrzeszamy wolontariuszy, którzy są nauczeni udzielania pierwszej pomocy i odbywają szkolenia dalsze, żeby poprawić swoje umiejętności, czyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, potem już studia, czyli ratownictwo medyczne, medycyna. Są to osoby, którzy są pasjonatami. W naszej dziedzinie akurat to są ratownicy, prawda, czy wszyscy, którzy chcą pomagać, bo im się to podoba, prawda. My zaczynamy szkolenie od najmłodszych tam w szkołach podstawowych, teraz co roku robimy kursy w gimnazjum w Wieliczce, tutaj z tej listy osób też kilka osób zawsze zostaje. Naprawdę na to nie ma żadnej reguły, bo to jest mniej więcej podzielone porówno i chłopaków, i dziewczyn. Tutaj wszyscy przychodzimy dlatego, że nas to bawi, że nas to cieszy i jeszcze możemy nieść pomoc potrzebującym. Dlatego jesteśmy związani właśnie taką ideą. Jest to zawsze jakaś ciekawa alternatywa. Można się czegoś nowego nauczyć, można przy okazji komuś pomóc, a zawodowo jestem zupełnie daleko od tego, także wolny czas można spędzić w ten sposób, robiąc jeszcze coś dobrego. To jest mój wybór, wyłącznie wolny czas mogę na to poświęcić. Zazwyczaj to bardzo sympatycznie odbierają, pozytywnie, także czasem nawet pytają o jakieś takie rzeczy, jak udzielać pierwszej pomocy, bo jak widzą pomarańczowy kolor, to wydaje mi się, że człowiek wszystko wie. Może nie wie wszystkiego, ale na pewno coś, jakąś wiedzę ma.
Mam 15 lat i jestem uczniem gimnazjum w Dobczycach. To mnie w pewien sposób tak podnosi na duchu, tak czuję się potrzebny, że mogę komuś pomóc. Na pewno to, co możemy zaproponować dla osób, które by chciały z nami działać, to myślę, że dobrą atmosferę, wiele rzeczy, których się można nauczyć. A prawda jest taka, że to, czego się możemy nauczyć, może uratować komuś życie, więc myślę, że jest to najlepszy powód, żeby się uczyć, szkolić i działać. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, którzy chcieliby działać z nami, chcieliby się czegoś więcej nauczyć, chcieliby pomagać innym. Można do nas wstąpić od 12 roku życia, być takim małoletnim członkiem stowarzyszenia, przyglądać się, wspierać, pomagać w pracy, no i powyżej 16 roku życia jako pełnoprawny członek stowarzyszenia.